Danusia Czarusia, dzisiaj będziemy robić błyszczyki. Są pomylone te, bo ten powinien być tak, nie no, ten powinien być taki, ten powinien być taki, a ten powinien być taki. Więc zaczynamy naszą zabawę. Mama będzie trochę mi pomagała, więc wybaczcie, bo będą mieli widać ręce. Więc teraz będziemy wsypywać taką bazę do tego pojemniczka. Dobra. Dobra, teraz będziemy wsypywać olej. Ale to ciepłe. Fuja. No ale w końcu jak chcę zrobić błyszczyk, to trzeba to niestety patrzeć na to. Teraz wymieszać to ble. Coś. A fuja. No i teraz będziemy mieszać. Teraz będziemy dodawać barwnik. Dobra, ale ładne to różowe wyszło. Pewno coś nam z tego wyjdzie. Trochę za mało tego dodaliśmy, więc mama podgrzała. Ale trochę nam nie wyszło, bo powinno być takie płynne. No nie wiem, czy coś nam z tego wyjdzie. Zapomniałam wam powiedzieć, że to ładnie pachnie. Wow, ale ładnie pachnie truskawką. Zaczynamy wylewać. Nie wiem, czy coś nam z tego wyjdzie. Ładnie to nam chyba wyszło, jak myślicie? To trzeba obciąć, żeby tak się zamykało. Ło, to się tak zamyka. I to trzeba na 2 godziny odłożyć w tej pokrywce. Można takie błyszczyki zabrać do przedszkola, do szkoły, dać różnych takim koleżankom. Takie coś mi nam z tego wyszło, ale ładne pudełeczko, zamyka się, otwiera. No i grudki nam z tego wyszły takie, jak truskawka. Więc do widzenia!